Witajcie w kolejnym odcinku Miłośników Czterech Kółek. Taki luźny odcinek na niedzielę, sami sobie żeście go zażyczyli kiedyś, dlatego że, no okej, mamy vlogi, jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową, już mam podnośnik, co zaraz pokażę, więc jakby odbudowuje się od nowa. O tym też powiem na koniec, bo ja autorentgen się opóźnił i wiele innych, ale co się odwlecze, to nie uciecze, trzeba to zrobić dobrze. Zatem pytacie się, od czego zacząć z narzędziami? Co jest takie potrzebne, co jest takim clue, jak to przeliczyć, jakie firmy, od czego tak naprawdę wyposażać, trzeba zacząć nasz garaż? Przygotowałem taką opcję budżetową, powiedzmy sobie, 1000 zł, 1500 zł. Ja może wiem, że to jest dużo, natomiast przekłada się to na wymianę tarczy klocków, przekłada nam się to na wymianę zawieszeń, ewentualnie MacPersonów, jeżeli ktoś ma, się skacze do sprężyn i tak dalej. Więc w skali roku, jeżeli majsterkujemy, może się okazać, że te 1000 zł już dawno nam wróciło. Ale nie po to tak naprawdę zaczynamy przygodę z mechaniką, z motoryzacją, tylko tak naprawdę z pasji. Żeby czegoś się samemu nauczyć, mieć tą taką satysfakcję, że wow, ja to zrobiłem własnymi rękami, zrobiłem to dobrze. I tak naprawdę to jest kanał, który raczej uczy majsterkowania, a nie mechaniki, bo po to są szkoły. Aczkolwiek zrobimy to dobrze, więc pokażę Wam, co należy kupić drogie, a co należy kupić tanie, w zależności od ilości używanych rzeczy. Zacznijmy po prostu, przejdźmy do tego stołu, który jest za mną, to co rozłożyłem i podstawa, czyli klucze, czym kręcić, w co zainwestować. Słuchajcie, na pierwszy ogień zawsze idzie waliza narzędziowa. Czy to będzie taka, czy jeszcze większa, to już w zależności od Waszych preferencji. Tutaj mamy dostępne różne kombinacje, od małej grzechotki po bardzo dużą, nie mamy na przykład pośredniej. I tutaj warto się zastanowić, bo ja powiem tak, dla mnie podstawa, żeby w zestawie narzędzi była duża grzechota, do dużej grzechoty zestaw nasadek, ok. Wszystkie przejścióweczki, końcóweczki, jak najbardziej, ale teraz dlaczego na przykład nie jestem zwolennikiem, żeby inwestować w małą grzechotkę? Dlatego, że możemy kupić sobie klucze, widzicie? Płaski klucz, oczko z tyłu i co tu się dzieje? Widzicie? W zależności od możliwości możemy takim płaskim kluczem dokręcać. Tylko tak, jeżeli chodzi o małą grzechotkę kontra płaski klucz, pamiętajmy, że żadne z nich nie jest do odkręcania na siłę śrub, ani do dokręcania na siłę śrub. Od tego są inne narzędzia, więc grzechotkami nigdy nie dokręcamy czegoś na siłę. To, powiem Wam, bardziej funkcjonalne będzie w trudnych zakamarkach, tam gdzie nie możecie włożyć małej grzechotki z nasadką. I nie jeden potwierdzi już, który z mechaniką ma troszeczkę więcej do czynienia. I warto by się zastanowić, czy nie kupić uboższego zestawu, w którym będzie na pewno duża grzechota, przejściówki wszystkie i końcówki. I na przykład do tego kupić sobie zestaw kluczy płaskich, tak, w których są grzechoty. SATA ma jeszcze na przykład dostępną w tym miejscu grzechotę, gdzie już nie musicie w ogóle klucza zdejmować. To jest naprawdę mega fajne rozwiązanie. I teraz właśnie o firmach. Jeżeli mówimy o firmach, to jest Wasze pierwsze uderzenie. To musi być w warsztacie i dożywotnio tym kręcicie. Więc jeżeli chodzi o zestaw narzędzi, to idziemy górną półką. Tu nie ma półśrodków, jakichś tanich Chińczyków, które się porozkręcają, pourywają, dlatego że chociażby taki element do odkręcania, widzicie jaki bit? Im gorszego stopu będzie wykonany, im z gorszego materiału będzie wykonany, 3-4 odkręcenia jakiejkolwiek śruby i już jest obrobiona cała końcówka. To jest podstawa, więc tutaj musimy wydać troszeczkę więcej pieniędzy. Tak samo rzecz się będzie miała w przypadku śrubokrętów. O. Na których też nie oszczędzamy. Jeżeli mają końcówki namagnesowane, bardzo fajnie, przynajmniej wiemy, że żadne śrubki nam nie spadną. Śrubokręty i grzechotki to są rzeczy, z którymi będziemy przez wiele, wiele lat, więc tutaj nie ma półśrodków. Półśrodki można zastosować w przypadku na przykład rozpieraka do naszych tych zacisków hamulcowych lub, co zaraz pokażę, zarabiarek do końcówek hamulcowych i tak dalej. Więc jeżeli jesteśmy w tym momencie, warto powiedzieć sobie o całym zestawie kluczy płaskich. Właśnie, klucze płaskie. Pamiętajcie, że to jest klucz, którym atakujecie niemal wszystko. Przed łóżkami i tak dalej, on musi być zrobiony dobrze i z dobrych materiałów. I teraz, to nie jest żaden miecz samurajski. Dlaczego pełen zestaw? I to już jest sprzęt, którym tak naprawdę możemy atakować wszystko. Z przedłużkami mamy pewność, że żaden klucz nam się nie złamie. I tutaj też, jeżeli chodzi o firmy, mamy Seltę, mamy Satę, mamy dużo wyższych półek, mamy jeszcze ten Tulsa, który nam się wkrada gdzieś. I sami wiecie, że jeszcze wymieniać tego można by dużo, ale cena.
jeżeli sobie porównacie, zresztą na końcu w opisie przygotowałem Wam wszystkie oferty, jakie są możliwe, użycie cenami, zobaczycie, że taki zestaw może kosztować 100 parę złotych, a może kosztować 300, 400, 500 złotych. Ale to, co Wam pokazałem, to jest podstawa do czegokolwiek podchodzenia. Śruby w wahaczach? Proszę bardzo. Jakiekolwiek większe śruby? Nie ma sprawy. Myślicie, że takie śruby jak tutaj na 32 nic się nie zdarzy w samochodzie? No, powiem Wam, chociażby właściciele sprzęgieł wiskotycznych BMW czy inne marki, jeżeli chodzi o wentylator, no to już takie rozmiary kłaniają się na samo dzień dobry. No dobra, to już widzieliśmy większość rzeczy, która jest bazą i podstawą do tego, co będziemy dłubać. Oczywiście musimy uzupełnić ją chociażby od tego typu palni. I tutaj firmy, no niestety nie muszą być wysokobudżetowe, tu możemy pojechać dość niskocenowo, dlatego że zdarzyć nam się może bardzo często, że musimy śrubę podgrzać. Podgrzać, bardzo mocno podgrzać i wtedy dopiero ona puści. No i do tego musi być jeszcze dobry klucz, więc jeżeli chodzi o palniki, nie zapomnijcie wydać tych 30, 40, 50 zł na palnik, może być gazowy, który naprawdę ułatwi Wam funkcjonowanie w życiu warsztatu, także jeżeli śruba jest zapieczona, nie musicie się z nią mocować, żeby jej łbanie obrobić. I to jest jedna rzecz. Następnie musimy się zastanowić, co będziemy dalej robić. No dobra, no mamy klucze, coś będziemy nimi kręcić. No taka podstawa, absolutna podstawa, to przede wszystkim wymiana filtrów. I teraz, o ile możemy mieć narzędzia bardzo proste do odkręcania filtrów, ale uwierzcie mi, że czasami można zmasakrować sobie ten filtr, o tyle możemy pójść bardziej specjalistycznie i zobaczcie. To jest naprawdę fajne ustrojstwo. Koszt w zależności od producenta, od kilkunastu do kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Natomiast poza gotowym zestawem, który tu widzicie na zdjęciu, dedykowanym różne rozmiary, nasadowe klucze po prostu na nasz filtr, na naszą obudowę filtra, jeżeli mamy gołe filtry i nie mamy czym dość, jak sobie poradzić, bardziej od łańcucha mi się podoba i bardziej funkcjonalne będzie takie urządzonko. I w tym momencie wiecie, że już możecie sobie sami wymieniać olej. Musimy przejść do tarcz, klocków i wszystkich innych rzeczy związanych z układem hamulcowym. Proszę bardzo, możemy pójść budżetowo. Pamiętajcie, wymieniamy tarcze i klocki. No to dobrze, jeżeli wszystko zdemontowaliśmy, nasz tłoczek trzeba jakoś popchnąć, tak? Najbardziej proste rozwiązanie będzie tego typu. Taki zwykły rozpierak, jak widzicie. Tu akurat Tekstara. I tłoczek Wam się nie oprze. Może być sprawa taka, że musicie niestety pójść w coś dedykowanego, gdzie już na przykład wagi i wszystkie inne mają mocowania na przykład trzy czpienie. I tu znowu kłania się 100-200 zł w zależności od naszego ustrojstwa. I za sprawą zmiany końcówek mamy dostęp również do fajnego rozpieraka, który widzicie? Manualnie. Tarcze i klocki opanowane. Co teraz z MacPersonami? No właśnie, to jest odwieczna dyskusja. To, o czym nieraz wszyscy dyskutujemy, najprostsze łapki. Czy one się sprawdzają? W 70% przypadkach tak. Natomiast są jeszcze ściągacze talerzowe. To, jaki macie budżet i przy czym będziecie grzebali, powiem tak, to jest taka podstawa. I tutaj też nie jedziemy najtaniej, dlatego że to, te elementy, te łapki świadczą o być naszej szczęki albo nie być w momencie, kiedy ściskamy naszą sprężynę. I pamiętajcie, że był kiedyś film o tym, jak prawidłowo to robić i na pewno nie robimy tego kluczami pneumatycznymi, więc jeżeli mówimy o ściskaniu sprężyn, to ja bym był bardzo ostrożny i nawet z takim urządzeniem 10 razy się zastanowił, ale mając już coś takiego, no to już możemy sami wymieniać sobie MacPersony, tak? A możemy amortyzatory wymieniać, sprężyny osobno. Mając klucze wymienione wcześniej, możemy wszystko sobie odkręcić. Byliśmy przy hamulcach? Owszem, ale jeszcze mamy przewody hamulcowe. I teraz dwa rodzaje. Mamy produkt poniżej 100 zł, powyżej 100 zł, to już w zależności od Waszych preferencji. Tylko że w tym przypadku mamy urządzenie, które ułatwia nam mega pracę. Tak jak widzieliście przy zarabianiu przewodów hamulcowych pod hydrołapę, tu mamy urządzenie, które też, umówmy się, działa, robi swoją robotę, więc w zależności od tego, jak długo będzie, jak wiele będziecie tłuc tych przewodów hamulcowych, jak wiele przewodów hamulcowych będziecie zarabiać, i tak czy siak jedno z takich urządzeń powinno się znaleźć u Was w garażu. W tym momencie możecie robić tarcze, klocki, przewody hamulcowe, zarabiać i jeszcze, jeżeli jesteśmy przy przewodach hamulcowych, warto by powiedzieć, że
kolejne kilkanaście złotych wydać na tego typu klucze. Tak, to jest klucz ułatwiający odkręcanie przewodów hamulcowych, tak aby wejść swobodnie w przewód i odkręcać. Różne rozmiary są, 3-4 takie klucze nie powinny Was kosztować majątku. I już zaczynamy budować sobie przydomowy warsztat, garaż, a jesteśmy na razie na poziomie powiedzmy 500 do 700 zł. Kolejne niezbędne narzędzie i tutaj firma, widzicie, mamy Yato, czyli popularna, znana firma, jeżeli chodzi o jakość adekwatna do ceny. Teraz co my tu mamy? Ktoś kojarzy, co to jest? Klucz do kół. Tak zwane narzędzie negocjacji. Niby nic nowego, prawda? Ale zobaczcie, w połączeniu z zestawem, o którym mówiłem, na przykład cyk, robi nam się całkiem fajny zestaw, zobaczcie, albo w ten sposób nakładany, bo tu mamy różne rozmiary, albo za pomocą tego, co mieliśmy w tamtym zestawie, tu nakładamy. I teraz jakbyście sobie zażyczyli, albo obracacie w tą stronę tymi dwoma łapkami. Chodzi o to, że im dłuższa dźwignia do negocjacji, tym koła łatwiej nam się będą odkręcały, więc czy w tą płaszczyznę wyjdziemy, czy w tą, taki zestaw za parę złotych dosłownie, paręnaście, parę dziesiąt, umożliwi nam to, że nie połamiemy sobie naszych kluczy. No ewentualnie może być zwykły klucz, tak jak tutaj mamy z tamtego zestawu, nie kupować negocjatora i zastosować kawałek rury długiej. To też jest negocjator przy odkręcaniu śrub przy kołach. Może i chaotycznie, ale nadmienić można, że multimetr musi być standardowym Waszym wyposażeniem, chociaż żeby sprawdzać żywotność akumulatora, alternatora lub czy w danym miejscu, jeżeli coś Wam nie działa, typu pompa paliwa, nie wiem, coś chcecie sprawdzić, czy jest napięcie, no to w tym momencie z najprostszych urządzeń będzie multimetr. Oczywiście będzie odcinek jeszcze jeden, gdzie pokażemy specjalistyczne narzędzia, w które warto, a może nie warto inwestować, zależy od potrzeb Waszych. I teraz mówię, że chaotycznie, nieraz mi jednak skórę uratowało, będzie coś takiego. Widzicie? Zobaczcie. Macie bardzo niedostępne miejsce. Musicie wejść pod samochód, jakiś wąż rozpiąć. Tu macie opcję. Ciach. Zablokowało. Ciach. Rozorało całkiem. Naprawdę jest tutaj mega zdolność regulacji. I tutaj też nie są duże pieniądze. Mamy rozrzut firm. Od najniższych, w tym przypadku jest Neo, nie jest najniższą oczywiście, ale w tym przypadku mamy Neo i to jest dość rzadko używane, więc tutaj nie musi kosztować i być najwyższej marki, najwyższego brandu. Przy tej okazji warto powiedzieć o czymś, co nieraz ratuje pupę. Wiecie, co to jest na końcu? No, o, powiedzmy wpadła nam śrubka, nie? Niby fajnie. A co w momencie, kiedy wpadnie nam jakaś spinka? No to ja Wam zademonstruję. Urządzenie praktyczne? Jak najbardziej. Zobaczcie. I to tak naprawdę magnes magnesem, bo jeżeli coś Wam wpadło gdzieś, to ten magnes może się telepać na boki, ale sama taka łapka. I powiem Wam, warto zainwestować w coś takiego, bo latające śrubki przy początku kariery z mechaniką pojazdową, wpadające na przykład w kolektory dolotowe, to już jest coś, co znamy z życia. Powiedzieliśmy sobie absolutną podstawę dla laika, żeby zacząć przygodę z mechaniką. Wspomnę jeszcze tylko o negocjatorach. Im większy, tym lepszy, dlatego że pamiętajcie, stare śruby, które wiele lat leżą w aucie, bardzo chciałyby być informowane, że tak, ich czas odkręcenia już nadchodzi, więc zawsze warto wzruszyć tą śrubę. Owszem, przyda Wam się jeszcze młotek z końcówką plastikową. I teraz tak, chciałem to zrobić w budżecie powiedzmy do 1000 zł, myślę, że się udało.
Oczywiście sami sobie porównajcie rozrzut cenowy pewnych narzędzi, bo tutaj zawsze, ale to zawsze praktycznie w 90% cena to jest jakość. W opisie filmu macie link do ofert Allegro. Oczywiście możecie popatrzeć sobie też na stronach hurtowni, będzie to wszystko bardzo zbliżone. I zobaczycie jedną piękną rzecz. Im lepsza firma, im trwalsze materiały użyte do produkcji narzędzi, tym cena rośnie. I to jest bardzo istotny czynnik przy doborze jakichkolwiek narzędzi na nasz warsztat. Musimy wiedzieć, co jest naszą podstawą, czyli klucze płaskie, muszą być do tego grzechota, nasadki różnego rodzaju. Owszem, że zaraz powiemy sobie o torksach, gwiazdkach, kluczach dwunastokątnych, czy nawet zestaw kluczy wzmocnionych, którymi w momencie, kiedy chcecie przez nasadkę bić młotem, proszę bardzo. Tak samo jest w przypadku kluczy do kół. Zawsze warto byłoby mieć głębszy klucz i z możliwością, że on jest po prostu wzmocniony i można przyfransolić młotem. Więc to już nie są rzeczy, które mega dużo kosztują, a to są rzeczy, które ułatwiają nam bardzo, bardzo funkcjonowanie na warsztacie. Pewnie część ludzi jest zadowolona z tego, że pokazałem to, od czego zaczynamy, natomiast bardzo duża część ludzi chciałaby pójść troszeczkę dalej i żeby to nie było na zasadzie łysy, pokażę, jak się zmienia koło w samochodzie, więc myślę, że możemy zrobić odcinek, w którym pokażę Wam różne klucze dynamometryczne, czy zwykłe, czy elektroniczne, bo już takowe istnieją, różne gadżety, chociażby w poszukiwaniu napięcia podpinamy się do minusa i szukamy plusa lub na odwrót. I takie urządzenie jest bardzo fajne i bardzo posłuszne, z takim ładnym szpikulcem na końcu. I to też, jeżeli chodzi o diagnostykę samochodową, może nam posłużyć różne nitownice, wszelkiego rodzaju narzędzia, które na przykład są dedykowane i specjalistyczne, jakieś wybijaki czy cokolwiek, więc o tym będzie odcinek, tak? Ja tego też nie mam masy, ja mam kilka takich narzędzi, bo umówmy się, że no w momencie, kiedy warsztat jest otworzony, dopiero tak naprawdę dokupuje się wszystko na bieżąco. I przeszliśmy do punktu, który Was bardzo interesuje, a mianowicie, co się dzieje łysy, dlaczego nie ma autorentgena. Autorentgena nie ma dlatego, że nastąpiła pewna zmiana planów tutaj organizacyjnych, stawiam sobie całą nową, wielką miejscówkę i no już jest podnośnik, pokażę. Proszę ciach. Zaraz za nim drugi, trzeci, czwarty, bo to już jest dość duże pomieszczenie, więc autorentgen już zaraz zaczynam Wam odpisywać na te kilka tysięcy, z tych kilku tysięcy maili zgłoszeniowych wybiorę. Tylko pamiętajcie, że to autko będzie musiało tutaj tak na dwa dni przyjechać, bo naprawdę chcemy sprawdzić ewentualnie, jak będzie trzeba coś komuś wymienić, przerzucić na hamownię i tak dalej, więc tak to będzie organizacyjnie. Co jeszcze warto powiedzieć? Ktoś ostatnio bardzo mocno mówił, że a słuchaj Michu, bo ty mało mechaniki, mało tego. No ile możemy, nie mając na przykład tak ostatnio podnośnika, tyle robiliśmy hydrołapy i wszystko inne. Dalej wracam do tego, co obiecywałem, czyli jak jest już możliwość, jest czas, jest prąd, jest sztrum. Na przykład francuskie samochody, no bo warto by było o nich powiedzieć, grupa psa. Na przykład, nie wiem, regeneracja belek tylnych, bo to wszystko będzie robione, ale też będzie mechanika pojazdowa teoretyczna, czyli będziemy omawiali przede wszystkim, już mocno się przygotowuję do odcinka, jak działa skrzynia biegów manualna, jak jest zbudowana w środku, czym są synchronizatory, bo o tym warto powiedzieć, nie każdy sobie zdaje sprawę, jak to działa. I coś, co naprawdę jest trudne do wytłumaczenia, czyli jak działa na przykład stara, prosta skrzynia automatyczna zmiany biegu, gdzie są przykładnie planetarne, sprzęgła różne, sprzęgiełka i mamy na przykład sprzęgło olejowe. Jak to jest, po co to jest, to wszystko będzie na bieżąco. Tak, nie zapomniałem jeszcze również o instalacji HHO, tylko uwierzcie mi, że naprawdę jakiś tam duży przewrót miałem sobie prywatnie w życiu i musiałem sobie wszystko na nowo poukładać i po prostu ci, co oglądają od zawsze, widzieli, że ta mina nawet czasem jest nie ta, ale już jest lepiej, więc dużo lepiej. Co mogę powiedzieć? Podobało Wam się? Zostawcie łapę w górę. Napiszcie w komentarzach przede wszystkim, co Wy byście chcieli zobaczyć z takiego wyposażenia garażu. Która strona Was interesuje? Ja sobie zobaczę, czy jest więcej techników, czy jest więcej elektroników. No bo warto powiedzieć sobie na przykład o rozrządach, blokadach, czy to zakupić, czy tamto zakupić. Jeżeli elektronicy, no to w co warto zainwestować? To wszystkie systemy podstawowe, takie garażowe diagnostyki typu LM, podłączane do gniazdka, komunikujące się z telefonem. Tyle, wbijajcie na facebookowego fanpage'a, Instagrama, gdzie się dowiadujecie na bieżąco, co tu się dzieje, co tu się dzieje, panie. Trzymajcie się. O, to tyle. Cześć.